to już się musi zacząć dziać, to się dzieje. Entertainment. Press Enter. Jezu, czy tu się myszką steruje? Steruje się myszką. Najpierw musimy lekko przyciszyć. Dobra. Escape, audio, control, wideo mamy chyba full screen. Nie no, mamy wszystko. Play story mode, dobra, historia. Nowa gra. Firma jest na granicy bankructwa. Ja mam coś kliknąć? Właściciel firmy. Znany z jakiegoś bestsellera z 82. Nie mogliśmy go... nie skomentował sytuacji. Dobra, wygląda na to, że jego ta firma tam, wiecie, zbankrutowała. Musimy to wyjaśnić chyba, tę sytuację. Czy ja tu mam w ogóle problem z V-Synkiem? Czekajcie, bo to jest... wideo... full screen... Oj, czekajcie, przepraszam. No dobra. Najpierw, że będzie jakiś tearing enter. Move. Manual, co automatic. Nie no, ja chcę chyba jechać. Nie wiadomo, czy w tej grze macie taki screen tearing przez tego full screena. Czy... O kurde. Dobra, trzeba uważać, bo nas jeszcze potrącą. Czy ta gra po prostu tak wygląda dziwnie i się tak trzęsie cała, nie? Czy my do tej telewizji jedziemy, czy co się dzieje, bo nie wiem. Przypomina mi to GTA to stare. No właśnie, w sumie Shakedown to się trzęsie, no tak się gra nazywa. Lekko bym ściszył to audio jeszcze. Czy by nawet muzyki nie ściszył bardziej. Wiem, że muza jest ważna, ale... tak mnie potrafi zirytować, jak tak zatem, dobra. No i co, wchodzimy do telewizji? Co się stało, Ron? No, proszę pana. Kiedyś was nie było. Nasze sklepy upadły, bo sklepy internetowe powstały. Później Cruiser zniszczył nasz biznes taksówkowy. No, a później streaming oczywiście. Nasze sklepy z kasetami wideo zniszczył. Dobra, wiem już wszystko. Zajmę się tym. Przekaż mi pełny raport. Naprawdę myślisz, że zmusisz ludzi do wypożyczania ponownie kaset? Streaming to jest tylko, nie wiem co to jest, fad. Streaming to jest jakieś tam, wiecie, moda. Dobra, save successful. Mission complete, hold. Dobra, co się teraz dzieje? Potrzebuję trochę pieniędzy, szybko. Możesz coś zorganizować? A, spróbuję. No, ale podpisy na książek nie wystarczą. Ta książka się nazywa "Moja firma sama się prowadzi, jestem na plaży, a ja odpoczywam na plaży". Dobra, no to co, może jakieś, wiecie, wejdę do gry.
której jest duża nagroda pieniężna. Dobra, jestem twoim agentem książkowym, a nie, kurde, agencją talentów. Miałaś moją książkę w tych wszystkich talk show. Dobra. Udaj się do studia TV, a ja wykonam kilka telefonów. No idziemy do studia TV, no prosto. Trzeba prosto jechać. Jesteśmy w studiu TV. O, udało ci się. Jesteś gotów na przesłuchanie? No, czekałem na nie lata. DevCam HD. O ja. Ale jak się robi smash? Czekajcie, prawym się zmienia broń. A którym się bije? Czekajcie, opcją controls. O. No. A, bo no, pod shiftem normalnie jest. No to powiem wam, ciężkie sterowanie pod shiftem. Dobra. Na bogato. Miałeś napis na 1/4 ekranu, no. Dobra. A, to będzie sitcom nagrywany. Wygląda jak reklama telewizyjna. No bo my robimy product placement, żeby dodać trochę realizmu. Realizmu? To jest powód? Tak, tak, a poza tym... You've got gusto, grandpa. No nie wiem. Dobra, zadzwonimy do ciebie very soon tam. Misja wykonana. Dobra, widziałeś już te raporty, które ci wysłałem? Nie martw się, Ron. Zaraz na nie spojrzę. Ja, trzeba jechać. Policja mnie goni. Zostaw mnie. O shit. Za co, kurde? Szybko do domu. Natura versus Nartura. Co? Dobra, raport patrzymy. O, nie mogę otworzyć pliku. Ten raport został otworzony używając nowej wersji. Co to ma znaczyć? Kup uaktualnienie. Co? Wypożycz Biosphere Premium Pro Ultimate Extreme wieloryb. Word Processor 24/7. A co się stało z opcją kupna? Gdzie ona się podziała? O, wypożyczyliśmy se Pro w międzyczasie. Sorry, brachu. Wygląda na to, że twoja karta została odrzucona. Czego potrzebujesz? Marnujesz moje minuty. Potrzebuję kasę na nowe buty, tatku.
musisz, ty jedyne czego potrzebujesz to przestać prosić mnie o pieniądze, Scooter. Masz 32 lata. Przestań mnie tak nazywać, nazywam się DJ Jogteach. I mam pracę. Czegoś tam nie zabukować od 10 lat, nie wiem co to jest geek. Weź się zabierz za prawdziwą pracę. To gra jak życie, wiem właśnie, że to jest gra jak życie. Potrzebuję tych butów natychmiast. O, ci ludzie wyglądają jakby mieli jakieś drobne wolne. Kurde, przeskoczyli mi przez płot. Dobra. Co oni tam robią w krzakach? Dobra, mam kasę, idę. Pobicie ze skutkiem, kurde, włamaniowym. Wybieram buty. No jakie, niebieskie. Robi se selfie. Hej, brachu. A jeśli masz mało kasy, możesz zawsze zaaplikować o naszą kartę kredytową. Nie sprawdzamy w ogóle zdolności kredytowej. Wszyscy są zatwierdzeni od początku. No i super. Dobra, można zmieniać resztę swojego outfitu. Mission complete. To co, jedziemy do tatku? Czemu nie mogę się wejść na tym? Kurde, muszę enterem, muszę rękę zmienić. Kto to sterowanie wymyślał w tej grze? Shit! Znów to samo. Haha, uciekłem. My Lorder Markdowns, co to taty żeśmy wbili? Co się dzieje? Synu! Chodź i spójrz na te raporty. To te zakupy online to jest gorzej niż sobie wyobrażałem. Darmowa dostawa? Dostawa w ten sam dzień? No wiesz. Jeśli nie zatrzymamy tych dostaw, moje sklepy upadną. Podoba ci się darmowe mieszkanie, które tutaj masz? No, a więc lepiej pomóż mi. Jadę po jakieś tam narzędzia, wiecie, muszę sprzęt zorganizować. Jedziemy po sprzęt teraz. O, fuck, co się stało? Aha, nic się nie stało, gra mi się zminimalizowała. Bo policja jest. Co to było? Cop cloaking device. Collect this when the cops are on your... O! Jak was goni policja, to możecie po to iść, dobra. No i co? Potrzebuję otwieraczy do listów. Dobra, mogę kupić u bronię tutaj u tego typa. O fuck, otwieracze do listów. Dobra, szukaj kolejnego i kolejnej ciężarówki. No i co teraz? Synek teraz. We'll be right back.
Dobrze, taki korki. No i co? Czuję się jak w GTA. Dobra. 2 godziny później. Zamaskowani wandale zniszczyli tam kilka ciężarówek dziś w nocy. I całe dostawy na wyspie są zakłócone. Policja nie określiła jeszcze motywu. No, a z innych wiadomości lokalni sprzedawcy zanotowali bardzo duże zyski ze sprzedaży. Dobra, plus 1000, mam 19 na 415 interesów. 500 000 są warte nasze i revenue daily mamy plus 1000, dostaliśmy. Dobra, jak będziemy sabotować, to nam zwiększać się będą dochody. O, i rozwal jeden truck na dzień, jeden taki dostawczak dziennie. To nam ci będą dochodzić, większe będziemy mieli dochody. Mission complete, dobra, wracamy do domu. Gdzie jest moim zsiadaniem? Czuję się jak w GTA. Sektor technologiczny. Co on tam włączył? Uruchamiam konsolę. Uruchamiam reklamy. Uruchamiam więcej reklam. Uruchom grę. Twój pad jest rozładowany. Tatku, masz baterię? Mój kontroler znów padł. Co, nie da się go naładować? Nie, teraz dają nam wybór. Wybór? Żeby kupić je osobno? Tak o tym mówiąc. Tam. Dobra, możesz kupić wszystkie baterie, jakie chcesz. Znajdź sobie tylko najpierw pracę. Dobra, to idę do salonu gier. Co? To miejsce z wirtualną rzeczywistością? Chyba to jest chyba duża kasa, co? Pokaż mi lepiej, o co w tym chodzi. Dobra, jadę do salonu gier VR. Nie wiem, czemu jeszcze nie zrobili takiego porządnego AI, żeby ci się ludzie nauczyli jeździć w tych grach typu GTA. W piątce było to samo. Ciągle wjeli i wjeżdżali nam pod koła. Nie rozumiem, że było co. Dobra, i co tu jest? Dobra, muszę sprawdzić tą grę samemu. Dobra, podejdź do tej czaszki, tatku. A ja wezmę jakiegoś znaka. Chyba przyniosło.
Mission complete, dobra. Silver, gold. No to jestem na silver. Watch replay. Save replay. Super. Dobra, continue. No super giera. A Fierel, tobie też pod koła motoru cywile wchodzą? No właśnie nie, bo ludzie są mądrzy. A, to było zabawne. No myślę, że ten VR to naprawdę nas gdzieś zaprowadzi. A jak sobie wyobrażasz, że zapłaciłem za to miejsce? Naprawdę? Well... Tak naprawdę nie mamy żadnych klientów. Ale kto tego potrzebuje? Mamy inwestorów. Żartujesz sobie. Nie widziałeś reklam? Ciągle są gdzieś tam, ciągle działają. Masz ten, znaczy ciągle można je zobaczyć. Masz pieniądze? Czy coś tam, oni mają pieniądze. Wszyscy mają pieniądze. No, dadzą ci miliony, jeśli wiesz jak je tam wziąć sobie. Dowiedz się, jak być bogatym dzięki VR, inwestycjom VR. Od najlepszych. Zamów naszą nasz starter kit VR za jedyne $300. Mm-hmm. Czy jesteś dostępny jako konsultant? No. Basement suit. Rent a basement suit to launch your VR startup. No tak, chcę. Buy now. Current cash. No dobra, chcę to. I co to oznacza? O, teraz będą większe dochody, już mam 20. No dobra. No dobra, idziemy. Siemasz, Miu. Nie słyszałeś może o moim... Nie słyszałeś czegoś o moim wywiadzie w tym programie gamingowym? Jeszcze nie. Ale mam pewne sugestie. No to nic tam. Dobra. Kurde no, oni się nauczą jeździć, Jezu Święty. Dobra. Gdzie my teraz wchodzimy? O, jest ta babka. A jak myślisz, że... Jak poszły ci te przesłuchania? O, było super. Kochali mnie. Dobra, miejmy nadzieję. Ale w razie czego... zróbmy lepiej coś z tymi twoimi włosami. Weź tam, wpadnij do fryzjera, który mieści się obok. Dobra, idziemy. No i co oni mi zrobią? Haircut. O Jezu, jaki haircut chcemy mieć, jak myślicie? Oni ci mogą dorobić włosów. Co ty myślicie, może taki? No nie, bo się nie będę utożsamiał z tą moją postacią. To jest mój haircut. Baj, za $15, no co jest? Ale nie opuszczaj nas bez naszych, kurde, produktów do dbania o twoje włosy. Może następnym razem. Ale to są, kurde, salonowa jakość ich jest. W jakiejś folicyl. Was też tak namawiają, mnie też zawsze namawiają, żeby do brody coś kupić. O, może oliwka do brody? O, dobrze, dobrze. Przecież te włosy są takie same, jakie były. Poprawiłeś swoje włosy. No, dobra. Dobra, odezwę się, kiedy oddzwonią. Dobra, można w mieście znaleźć więcej hairstyli i tych kolorów. No i co? Dobra, Ron, ile mamy jeszcze pieniędzy w naszej firmie? Well, nasze... no, w sumie nasze konta są prawie puste.
70 tysięcy w gotówce mamy. No i po następnej wypłacie już będzie, już tego nie będziemy mieli. Ale mamy trochę nieruchomości, które moglibyśmy sprzedać. Biznes, wiesz, firmy i budynki. Najgorzej jak idziesz kosmetyka jakiegoś kupić i się nawąchasz tych wszystkich i jak już ci łeb pęka, to podchodzi do ciebie babeczka i psika ci w twarz jakimś, że jest super ekstra. Nie umiem takiej historii. Dobra, moglibyśmy sprzedać puste budynki. No, trochę byśmy mogli mieć kasy. Sprzedać nasze nieruchomości nie ma szans. Nic nie sprzedaje. No, kiedy pozbędziemy się 70 tysięcy, nie będziemy mieli innych możliwości. Coś się wymyśli. Koniec końców mam zamiar być właścicielem całej wyspy. O! Czekajcie, bo jest ten program o biznesie. O biznesie internetowym czy coś tam i on mówi, że musisz do domu jechać, żeby go zobaczyć. Ty, ale czemu to jest za jakimś... To jest jakaś mapa? A, bo to tak jest, okej. Shit, policja, fuck. Zraćcie się, kurde. Nie znają, nie wiedzą, kim jestem. Niezła ta gra nawet. A dzisiaj w programie kliencie, uważaj. Śledzimy jakieś nadużywanie kredytów na samochody, czy tam, nie wiem, leasingu. Ten samochód był coś tam przeprocesowany i wpuszczony w leasing 19 razy w ciągu 6 miesięcy. Zostawiając właściciela w długach. Dobra, to jest jakiś tam biznes model biznesu w samochodach. Co za model biznesowy? Nie wiem, co to są subsidiaries, ale on mówi, że tego potrzebuje. Chyba musimy mieć po prostu taki biznes samochodowy. Dobra, super. Dobra, musimy... O kurde, za... No ale jak ja mam to kupić, jak to kosztuje 70 tysięcy? Subprime auto. Earn franchise revenue and legal. No i mamy teraz, ale mam nadzieję, że jakiś zysk z tego będzie. Dobra, zakupy takie jak ten, no, pozwolą nam wrócić do biznesu. Czy tu jest odległość w pikselach podana? Czy mi się wydaje? Jest, 14 tysięcy pikseli, nie, 1400. Postawili domy, kurde, na środku drogi. Nie dziwią, że przejeżdżam po nich. Oj, sorry, to nie. Dobra. Czy to jest nasz biznes samochodowy? Sprzedajesz samochód na raty, a później go kradniesz i sprzedajesz jeszcze raz. Aha. To fajny biznes. No, siema szefie, miło się z tobą widzieć. Jak dzisiaj biznes idzie? Dobrze, dobrze. No, właśnie miałem wyjść i tam zdobyć jakieś samochody. Chcesz dołączyć? Chodźmy.
No dobra, idziemy. Znajdź samochód, który możesz, nie wiem co to, repo, czyli może repossession, czyli odzyskać jakby. Co za park. Może jakikolwiek samochód po prostu weźmy. Shit, to jest policja? Dobra, jesteśmy zbyt daleko. Nie wiem, śmieciarkę ukradłem. To nie jest jeden z naszych samochodów, szefie. Kurde, goni nas policja, nie wiem co mam zrobić. Mamy jakieś gwiazdki czy coś? To jest nasz samochód, czekajcie. Kurde, zabili mnie, mission failed. Dobra, jeszcze raz. Przepraszam, nie wiedziałem, że to tak trzeba zrobić. Dobra, musimy jakiś car z leasingu, znaleźć samochód jakiś z leasingu i go ukraść. Z powrotem i sprzedać później. Zajebista fucha, powiem wam. No to elegancki jest pomysł na biznes. Nie, on będzie oznaczony, bo tam było widać, że te samochody są oznaczone. Ja myślałem, że musiał mieć jakikolwiek. O, jest coś, czekajcie, znalazło. A, tutaj są, dobra. Na parkingu, no to idziemy do niego. Dobra, mamy. O, nieźle, nieźle, szefie. No, wrzucę go do systemu. No i znów go wytego. Znów go sprzedamy. O, doszło nam plus 1000 dziennego dochodu. Dobra, można inne jeszcze dodatkowe te franchise'y kupić, dobra. I to po prostu trzeba w okolicy tych zakładów chodzić i kraść samochody, nie? Ale czy one są... Press backspace to view the property map. Use the map to buy and upgrade businesses. Dobra, you can press page down to zoom in. Page up to zoom out, ok. Żółte to są nasze biznesy. Te na sprzedaż to są na zielono. No i wypełnij więcej misji, będziesz mógł kupić dodatkowe. No dobra, coś tutaj do nas dzwoni. O, proszę pana. Czy właśnie wydał pan ostatnie nasze pieniądze? No, muszę wydawać pieniądze, żeby robić pieniądze. No teraz mamy puste konta i one... rozpoczęły jakąś... Co? Sprawę, że co? Buyout? Że można ich wykupić, czy coś? Co to jest Freder, bo to o co chodzi? On się wkurza. Czemu się wkurza? Chyba chcą im zlicytować firmę, czy coś. Czemu ja idę z buta, a nie? O, shit.
dobra, jesteśmy. No i co? Dobra, ten jakiś Feder, bo to. A widzicie, to jest jakiś, nie wiem, to bank albo coś. O, miło mi was widzieć. W końcu wyszedłeś z domu. Żeby zobaczyć tylko, jak twoja spuścizna zostaje sprzedana za grosze. Spadaj z mojego trawnika, Featherbottom. No, zachowuj się grzecznie, a może zostawię cię w radzie nadzorczej czy gdzieś tam. A nie, znaczy zostawię cię jako pracownika, jako valet. To jest ten, co odstawia samochody przed wiecie, przed hotelem. Valet history. O, widzicie, valet. No i ukradliśmy mu samochód. Bo on się z nas śmiał, że będziemy właśnie tym odstawiaczem. Nie wiem, czy to ma w Polsce jakąś nazwę? Ten odstawiacz samochodu. No i super, mission complete. Zatopiliśmy mu auto. Gdzie ty się podziewasz? No byłem popływać. Powinieneś tutaj szybko wrócić. Dobra, daleko nie mamy. No i co? Dobra, policja ciągle poszukuje tych, co tam napadają na te ciężarówki zamaskowanych sprawców. Dobra, i mamy rubinówki. Dobra, wiem, że pracowałeś nad tym, żeby wszystko tutaj naprawić. No, a ja wszystko naprawiłem. Jesteśmy w biznesie w wirtualnej rzeczywistości teraz. No i jeszcze mamy te wynajem tych aut, znaczy sprzedaż aut. Wiem, proszę pana. Ale te wszystkie nowe biznesy zostaną wchłonięte przez ten Featherbottom. Po tym, jak rada zagłosuje, wszystko będzie należało do nich. On się wkurzył, patrzcie, aż mrzyłka kurde podskoczyła. On nie dostanie tej firmy, ani żadnej innej. Wszystkie będą moje. Cała wyspa będzie moja. Muszę trochę agresywniej podejść do sprawy. Jeśli wiesz, o co chodzi. No, radzę, mocno to odradzam. Ale jeśli nie możesz zmienić zdania, lepiej się przebierz tym razem. No chyba niestety nasz przebranie maska na twarz nie wystarczyła, trzeba się, może będą jakieś stroje zamachowca albo coś. Jezus święty. No. Tu się jest jakiś, kostiumy halloweenowe. Super inventory, co oni tu mają? O, fuck, uderzyłem go. Panie, no nie chciałem cię uderzyć. Czekajcie, bo ja chcę tu. Hełm? No ale co to za kostium halloweenowy? O, różowy kapelusz, to mi się podoba. Enter. No nie podoba mi się, że ten enter to mój jest pod osobnym. Dobra, gdzieś musimy tu iść i coś zrobić. Skąd oni mnie kurde poznają? Shakedown, shakedown. O, wygląda jakbyś potrzebował tutaj jakiejś ochrony. Ochrony? Mój szef by mnie zabił. Dobra, ciężko prowadzić biznes bez kółek. Okej, przestań. Zaraz tutaj coś. A, subskrypcję dostaliśmy. Teraz nam będą płacić.
O, protection. Dostajemy kasę za chronienie sklepów. Tam miałeś jeszcze brody. Kiedy nowy odcinek Plagi na YouTube? Dzisiaj wszystkie wchodzą. O godzinie 16 jest ostatni. Chyba 12, 14 i 16 wchodzą. Mission complete. No dobra. Czekajcie, jedną rzecz tylko zrobię. Przepraszam, bo powiedziałem Dawidkowi, że będę czekał na niego na Discordzie. On się odezwie i wtedy będziemy wymieniać grę. W tym sklepie eksplosujemy miałeś jeszcze półki z brodą i czymś jeszcze. A, no dobra, ale jaka jest teraz misja, bo nie wiem. Map biznesy stats. Chyba że mam jeszcze jakiś biznes zrobić. You can use map to find shops. You can press to zoom in. Dobra. Że można ich przekonać do sprzedaży. Co to są? Dobra, ale gdzie ja jestem na tej mapie? Niech mi ktoś powie. Ktoś wie, gdzie ja jestem? No to czekajcie, jeszcze raz nacisnę, może mi pokaże. Aha, jestem tutaj. No dobra, no to może... Muszę kilka sklepów, nie wiem co tam było napisane, to nie było, że przekonaj kilka sklepów. Dobra. No i co? Dobra, musimy wesprzeć swój mały biznes. Dobra, jeśli próbujesz, no tu przetrzepać nam lokal, moja odpowiedź brzmi nie. Dobra. Chcesz zobaczyć, jak tobie pójdzie? Nie boję się ciebie. Co to znaczy? You're asking for it. O nie! Daję mu jedną gwiazdkę. Na tym. O nie, jesteś okrutny. Jesteś okrutną osobą. Dobra, weź wszystko. No i widzicie, tak to jest, żeśmy mu dali kurde negatywa na tym i koniec. Dobra, możemy przetrzepywać te sklepy, żeby je później wykupić. Im więcej sklepów kupimy i przetrzepiemy, tym więcej będzie należeć do nas, znaczy wiecie. Tym więcej będziemy mogli... O, ktoś do nas dzwoni. Halo? To Karl? Ron powiedział, że trochę bardziej agresywnie zaczynasz działać. No, masz kurde rację. Idealnie. Mam kilka okazji. No dobrze. Dobrzy ludzie, inni tam przejmują inicjatywę. Dobra, trzeba gdzieś się udać do tego typa. Nie wiem, o co chodzi, ale... Czekajcie, musimy tu jeszcze ten sklep, chciałem, bo tylko... To w ogóle jest sklep w piwnicy, o co chodzi? No i co? Dobra, protection. Ty chyba nie wiesz, kto rządzi tym miejscem. O kurde! Dobra, udało mi się. Przejęliśmy to miejsce. Dobra, mission complete, ale już mamy kolejną misję, co? Dobra, wpadniesz tutaj? No już jadę. To jedziemy. Ty, fajna ta gra jest, naprawdę bardzo mi się podoba. Na razie to jest taki tutorial, nie? No bo widać, że oni nas tu troszeczkę wprowadzają w to, co... O, a jakbyśmy wzięli łódkę, można? Jo! Patrzcie na to, nawet łódką można. O jasne. Dobra, już nie można.
Zepsuło się. Ale przez chwilę byliśmy łódką. Co to za broń? Jakiś challenge. Jaka broń w ogóle? I dostaliśmy brązowy medal. No dobra, continue. Fajne, fajne. No idę, chłopie. Jezu, synek, co się kurde... I policja nas już goni, nie wierzę w to po prostu. Czy tu są w ogóle jakieś gwiazdki? Pieniądze zarabiamy grubo na rozjeżdżenie. To są nasi potencjalni klienci, nie wiem, czy tak powinniśmy robić. Pół miasta rozjechałem. Dobra. Jesteśmy, no i co? Dobra, jeśli będziemy kreatywni, możemy zwiększyć wartość naszych nieruchomości i wartość firmy. Mamy tutaj budynki z potencjałem, ale okoliczne budynki to jest śmietnisko. O, te stare ruiny jakiegoś sklepu obniżają naszą wartość. No dobra, jakieś naturalne zniszczenie, jakiś naturalny kataklizm mógłby usunąć ten wiecie. Dobra, idziemy, musimy... O kurde, naturalne zniszczenia, patrzcie co możemy. Chyba mamy właśnie miotacz ognia. Super, dobra. Oj, to mi się podoba. Musimy zlikwidować tutaj robotę. Robota jest. O, ja przeskoczyłem typowi nad głową. I na drugiego zdeptałem. Który to jest ten market? O, jest to. Ludzie się podpalili. O Jezu, ja też się podpaliłem. Jezu, jeszcze płonę. No i co? No, skończyłem robotę, super. No, dawaj mi znać, co będziesz tam kupował, to będziemy kombinować, jak zwiększyć wartość. No i tyle. Uuu! Asset value nam się podniósł, wartość nieruchomości o 125. Okej. No, mamy kolejny problem, szefie. Lepiej tutaj jak najszybciej przyjeść. O, fuck, umarłem. Co tu jest? Aha, patrzcie, tu jest ten. A to jest nasz construction business. What? Nie wierzę. Jestem walcem.
chcieliście GTA 6, a ktoś zrobił kurde taką grę i co wy teraz wiecie na to? Dobra, wpadamy do naszej firmy. Sub był, kto by dał suba? Co się dzieje? O, jedna z naszych farm została zajęta przez kartel, a to poza granicami wyspy, co? No, te, co się dzieje coraz częściej? Oni też odkryli, że można robić kasę w uczciwy sposób. Po moim trupie. Dobra, możemy coś z tym zrobić? Znaleźć kogoś, kto się tym zajmie? Chyba znał kogoś. Wykonam telefon. Później tego dnia. Hola mi amigo. Farma? No problemo. Ja, samolot leci. Ja muszę wyeliminować kartę. Dobra, o kurde, jest koleś z lepszą bronią, osiedł. Go inside. Dobra, mamy jakieś dokumenty. Telefon. Dobra, wyczyściliśmy ten teren. Dobra, przeszukałem to, co zostawili. Znalazłem pewne pliki. Prześlę wam je. No i mamy New Revenue Stream. Narkotyki poza. No właśnie, ja nie wiem, który sub został upluty, bo nie wiem, kto to suba. Dobra, spojrzałem na te wszystkie pliki, które nam przesłali. Ten kartel przejmuje farmy na całym świecie. Bo wszystko od awokado po cukinię. O, to niezłe portfolio. Dobra, gdybyśmy mieli dostęp do tych farm, naprawdę byśmy mogli zwiększyć nasze tutaj dochody. Ale te farmy, proszę pana. Czy naprawdę byłoby mądrym, żeby od kartelu kupować od nich, wiecie, te wszystkie tam owoce i warzywa? Nie, nie! Jeśli by nasz jakiś zewnętrzny konsultant jakby odzyskać te inne farmy, gdyby mógł. No, to byśmy mogli... Jak nowoczesny Robin Hood? Dobra, podoba mi się to. Dobra, no będziemy mogli przejmować farmy kartelu, z tego co mi się wydaje. Widzicie? O, tu patrzcie. Mission complete. A co to jest nasz syn? Co on robi? Co on z jakimś rowerkiem? Ale fajny rowerek. Czy to może pływać i jeździć? Ale nice. Użyj Kalejko, zasubskrybował z Twitch Prime. Użytko, dzięki za suba, Kalejko. Kelio. Dzięki Kele Kejlo za suba. Widzicie, że nawet nikt umiem przeczytać. Ja, co się dzieje teraz? After selling it. Po sprzedawaniu tego jako czyściciel, jako na chemikalia do czyszczenia podłóg. A później jako lekarstwo na infekcje. Zamienili ten specyfik w płukankę do ust. Dobra, dało nam to lekarstwo i jakieś, nie wiem. Albo to jakaś marketing, jakaś firma marketingowa. No właśnie, jestem ciekaw, co my byśmy mogli zrobić, gdybyśmy mieli taką firmę. Tatku, potrzebuję telewizor.
jest podwójny exp tego weekendu. Siema jogurt. Co to jest podwójny exp? Czy to jest jakaś gra? Przemysł growy to jest miliardowy biznes, tatku. Miliardowy? A on już dzwoni. Jeśli moglibyśmy mieć chociaż 1% tego biznesu. Szefie, nie możesz po prostu wziąć 1% z tego rynku. To nie takie proste. Muszą grę zrobić. Dobra, słuchaj, czy my, nie wiem, posiadamy jakieś firmy z, nie wiem, przekąskami? Tak, mamy to. Okej, okay, chyba mam pomysł. Gaming system, co będą robić? Mogę teraz użyć telewizora? Nie, nie zmienię kanału. Nagrywam moje programy. Co? Nagrywasz swoje programy? Nie słyszałeś o streamingu? Streaming to jest tam, wiecie, to jest nic. Idź użyć telewizora matki. Ciągle za niego płacę. Poszedł kurde telewizor od matki. A on jakiś kola jakiś. O, metro można wziąć, patrzcie. Żeby się szybko poruszać po wyspie. Jogurt, ja mówiłem Rafiemu, że później mógłbym się na tego golfa, tylko że później znów ma padać, nie? Aha, i można tutaj... Okej. Fajnie, my system metra zrobili w grze. Dobra, moi drodzy, jest 12. Będziemy robić przerwę. No nie wiem, jak oceniacie tą grę, powiedzcie mi. Moim zdaniem jest całkiem niezła. Chociaż przez ostatnią godzinę non-stop nas uczą nowych biznesów i sposobu. A nie ma jakoś takiej głównej fabuły, to znaczy, no, odzyskaj wszystko, tak? I teraz mamy tak, kraść samochody, rozwalać ciężarówki, przejmować, robić shakedown, ale to są dla mnie te rzeczy, o których oni tu właśnie mówią, to są takie misje poboczne, tak? To nie jest jakaś główna misja, może ona się gdzieś tam w pewnym momencie pojawia, ale jak na razie jej nie ma. Znaczy, jeśli główną misją jest przejmowanie tego wszystkiego na mapie, wykupywanie tych, to bym powiedział, że trochę mi tu brakuje prawdziwej takiej fabułki, nie? Trochę mi brakuje takiej konkretnej fabuły. No ale to by trzeba było trochę dłużej zagrać, chociaż oglądałem recenzję Archona na temat gry i właśnie wspominał o tym, że jakby samy ten główny wątek fabularny, czyli jakiś tu jest pewnie odzyskanie, nie wiem, tam... nie wiem, władzy nad swoim biznesem i zrobienie dochodów. No to trwa dość krótko, tam mówił, że to niedługo, niedużo się gra. No ale jest pełno tych takich właśnie tu rzeczy trzeba robić pobocznych, które nie są chyba jakieś takie super fajne, nie? Znaczy jakby są, ale do pewnego momentu, nie? No jak ktoś lubił w GTA na przykład wyskakiwać i ludzi nagle rozjeżdżać, no to tutaj ma systemowo, może napadać na sklepy wszystkie i robić shakedown tytułowy, nie? Tyle chyba.